Dzisiaj taki bardzo krótki film, taka zajawka w zasadzie o malowaniu. Jak ktoś śledzi mój kanał dłużej, to z żoną zrobiliśmy taki płot drewniany. Było tam pokazane, jak go wykonaliśmy. I teraz eksperymentalnie maluję połowę płotu farbą, zaraz wam pokażę jaką, taką kupną, jedną z najbardziej znanych, farbą przeznaczoną do drewna. I to jest pomalowane tutaj. A co drugie przęsło, dla sprawdzenia, maluję tym lakierem, który wykonałem ze styropianu, czyli styropian topiony w rozpuszczalniku, i dodałem tam na jakieś 5 litrów farby 1 litr, niecały nam 0,7 litra farby szarej, tak żeby tylko to lekko zabarwić. I tak naprawdę bardziej mi się podoba ten sposób, czyli żeby było widać dobrze rysunek drewna, a nie był w pełni pokryty. I to jest ta farba, którą sam wykonałem. I tutaj mamy znowu ciemniejsze przęsło, to jest ta kupna, i znowu jaśniejsze przęsło, bardziej przezroczyste, taką bardziej widać strukturę drewna, to jest znowu ten nasz lakier styropianowy. I to będzie taki test dość długoetapowy, ponieważ poczekam rok, dwa, trzy, czy może to się wcześniej zniszczy, i zobaczę, jak będzie drewno się zachowywało pomalowane tymi dwoma farbami, czyli jedną to ciemniejsze, typowo przeznaczoną do drewna, i drugą tą farbą wykonaną z tego, farbą, lakierem wykonaną z tego styropianu. Zobaczymy, które dłużej przetrwa. Także zapraszam do subskrypcji kanału i będziecie mogli śledzić ze mną degradację tego płotu, no bo tutaj nie ma co ukrywać, że drewno będzie się tak czy inaczej psuło, niszczyło, tylko zobaczymy, w jaki sposób, jaka będzie różnica. Teraz wam pokażę, jak wygląda ta farba do drewna, którą kupiłem, ta ciemna szara. To jest gotowa, typowo przewidziana do malowania drewna. I to jest chyba najbardziej znany środek do impregnacji drewna w tej chwili. Drewnochron. Bezzapachowy, w zasadzie farba bezwonna. No zobaczymy, jak się będzie to sprawdzało. Z takich ciekawostek wybrałem kolor szary. Bardziej by mi się nawet ten biały podobał. Ale o dziwo komentarze są takie, że te białe kiepsko zabezpieczają. Ktoś pomalował część płotu właśnie, czy tam część mebli ogrodowych, altanki, białym, część szarym, i z jego opinii wynika, że szary dobrze zabezpieczył drewno, po roku to sprawdził, a biały, na białym wyszły grzyby, jakieś pleśnie i inne rzeczy, tak więc dlatego się nie skusiłem na biały, tylko na ten szary. I jeszcze tylko takie uwagi techniczne. Ta kupna farba jest dużo bardziej kryjąca, mniej widać słoje, ale wydaje mi się, że tą kupną łatwiej się maluje, to znaczy pędzel łatwiej się suwa po tym materiale chropowatym, który jest malowany. Przy tej farbie ze styropianu, którą robiłem, mam wrażenie, że ona jest taka bardziej lepka i po prostu ten pędzel ciężej chodzi po drewnie, i ona mi się wydaje, że bardziej się wchłania, czyli wchodzi w głąb drewna, takie mam wrażenie. Ta znowu kupna jest taka bardziej powierzchu, jak gdyby leży. Ale to mówię, to bym musiał naciąć deskę, zobaczyć, a to będą jakieś pewnie tam milimetry albo setne milimetra, jeśli chodzi o wnikanie tego lakieru czy farby. Tak więc tutaj ciężko powiedzieć, ale takie mówię moje odczucia w malowaniu. No tak jak widać, różnica w odcieniu jest, dlatego maluję sobie co drugie przęsło. Nie da się tak dobrać idealnie do tego, co wcześniej namieszałem. I to w zasadzie tyle z tych farb do płotu. Jeszcze wam pokażę taki inny rodzaj farby, który też będę sprawdzał u siebie na kanale. Drugim rodzajem farby, który zakupiłem, jest farba tak zwana okrętowa. Z tym, że to nie jest tak, że to jakiś tam chwyt marketingowy, tylko faktycznie ta firma, z której to kupiłem, twierdzi, że są to farby przemysłowe. Są przewidziane do malowania konstrukcji stalowych. Mają właściwości antykorozyjne. Tutaj jest podany RAL, on jest taki szary. Wkleję wam, ile kosztowało, bo to sprzedają na takie puszki przelewane z takich 20-litrowych baniaków. Dlatego tutaj jest taka wlepka tylko, a nie ma jakiegoś oryginalnego puszki producenta. I powiem wam tak, 1 litr waży 1,5 kg, także bardzo ciężka. Coś tak na wygląd, to jakby farba ocynk, cynk w zasadzie, nie ocynk, tylko cynk, w sprayu czy w farbie jest też bardzo ciężki, także tutaj może być coś na rzeczy. A tą farbą chcę pomalować tutaj konstrukcję metalową, którą mam. Już wam pokażę, o co chodzi. Tutaj te schody, które są, to była stal już raz malowana jakieś 3 lata temu, farbą też przewidzianą do metalu, ale jak widać powoli się tardza z powrotem przedziera.
I jestem ciekawy, jak ta sobie poradzi, ponieważ jest przewidziana niby właśnie na takie metale, które są już częściowo skorodowane. I zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało. No tutaj też widać z bliska na tej konstrukcji. Tak to wygląda. I będę chciał, te są akurat nieskorodowane, bo te były kupione ze złomu, ale to były jakieś elementy regałów i one były pomalowane proszkowo i na ten proszkowy dopiero było pomalowane tak po prostu pędzlem na szaro. No i zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało przy tej stali. Z tego, co czytałem opinię, bo w ogóle dowiedziałem się o tym z jakiegoś forum kamperowego, że stosują właśnie do podwozi, do terenówek, do malowania ram. No zobaczymy, sam jestem ciekawy, zanim tego użyję na jakimś samochodzie, pojeździe, traktorze, to wypróbuję to po prostu na konstrukcji metalowej i zobaczymy, które ten. Tu jest ta farba, która była mieszana. Tak jak widać, tutaj ten szary się trochę oddziela. Trzeba ją za każdym razem pomieszać, bo się rozwarstwia. Ale potem się staje taka szara, półprzezroczysta. Także zobaczymy, jak to się sprawdzi. I tak jak mówię, podaję Wam linki do tych filmików, które już były wcześniej, ponieważ teraz dość dużo osób jest nowych na kanale, tak więc zapraszam do obejrzenia też tamtych filmów, a wszystkie jakieś takie nowości o tej farmie okrętowej też już wspominałem na społeczności kanału. Już wiem, o czym jeszcze miałem wspomnieć. Miałem wspomnieć o wydajności. Na ten mój lakier zrobiony ze styropianu, na takie jedno przęsło, to jest 3,20 długości i przeważnie jest 12-13 tych sztachetek. Idzie mi jakieś 0,7 litra tego lakieru i podobnie 0,7 znowu, no ale nie litr, a więcej niż pół litra, no to 0,7. A tego idzie bardzo podobna ilość, także tu jest tylko różnica w kryciu, w ilości zużytego materiału, lakieru, farby, jakby to nazwać, jest w zasadzie podobnie, bo tutaj też potrzebuję jakieś 0,7 na jedno przęsło, na pomalowanie. Przęsła są do siebie bardzo podobne, tam jest kilka centymetrów różnicy, tak więc wydajność tego jest porównywalna. Na pewno przy tym lakierze, farbie ze styropianu, trzeba, jak się go zabarwiło jakąś inną farbą, przynajmniej w moim przypadku, trzeba go za każdym razem mieszać i nawet malując, to trzeba jeszcze sobie w kubeczku ją cały czas mieszać. Natomiast ta jest jednolita, nie ma tutaj problemu z tym, że coś się rozwarstwia, odkłada. No ale to wiadomo, jak jest produkt robiony w garażu, no to musi się czymś różnić. Ale te trzy przęsła były malowane jakieś 3 tygodnie temu. Było już kilka opadów, bo u nas akurat opadów nie brakuje. No jak na razie, no to nic nie widać. Ani łuszczenia się, ani jakiegoś ciemnienia drewna. Tak więc no na razie jest taki krótki czas, że ciężko mi coś powiedzieć, ale nie zaobserwowałem jakichś negatywnych spraw z tym związanych. I w pierwszym komentarzu i w opisie daję Wam link. Jeden link do tego, jak robiliśmy ten płot drewniany, a drugi link, jak zrobić tą farbę czy lakier ze styropianu, z jakichś resztek styropianowych. Tak więc zachęcam do obejrzenia i trzymajcie się, już niedługo nowe filmiki, nowe testy. Sponsorem nagrania była włókina.com, sprzedawca geowłókien drogowych wzmacnianych nylonem, bardzo wytrzymałych, używanych na podbudowy dróg, parkingów, placów manewrowych, idealna do separowania podłoża, aby błoto i glina nie wychodziły na zewnątrz, był czysty gryz, żwir czy kliniec. W ofercie posiadają dużą różnorodność szerokości, polskie certyfikaty wytrzymałości oraz jakości produktu, pozytywne oceny, dowóz do klienta, wysyłkę oraz możliwość odbioru osobistego. Również agrowłókninę premium, która jest wytrzymała, wieloletnia, nie przerastają chwasty na nasypy pod korę oraz pod iglaki. Zapraszamy do kontaktu.